Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikacji do Gothica. No i w dzisiejszym odcinku idziemy po ostatnie smocze jajo do tej cytadeli, jakby nie patrzeć. No, nie chciałem wcześniej nagrywać, jak pokonałem tamtego, bo... jednak podróż jest troszeczkę długa i monotonna, więc wolałem wam tego uniknąć troszkę i po prostu się przejść trochę kawałek z buta poza odcinkiem. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli za złe, bo to byłoby tylko zwykła podróż. Dobra. Jedna z tych głupich bestii. Coś mi się widzi, że tutaj będzie najwięcej tych właśnie łowców smoków. Ej, co jest? No. Jak ja nienawidzę tego dźwięku, on jest za głośny. O, bardzo szybko. No. I tak to powinno być. A tylko jeszcze ich tutaj będzie najwięcej. I chyba najwięcej będzie tych jaszczurów. I nie jaszczurów, tylko jeszcze harpy zapewne. I będziemy musieli to wszystko pokonać. Okej. Kurde, za jakiś czas muszę kichnąć po prostu do wizji, bo nie mogę wytrzymać. Naprawdę. Jakieś to jest irytujące. Dobra, to chyba będzie rekord w ogóle w tych łowców smoków w jednym miejscu. No, nigdzie aż tylu nie było, no naprawdę, już czterech spotkaliśmy. Więc okazało się, że pewnie spotkamy ich jeszcze więcej. Jak się to teraz tam wchodziło? O! Znowu jedna z tych głupich bestii! To już pobiliśmy rekord, to już sześciu będziemy ten. No dobra, to chodźmy dalej. Siedmiu nawet. A, złodziej jaj. Już w tym miejscu? Myślę, że tam dalej będzie. Ale tak mi się coś widzi, że chyba ich tutaj może być troszkę więcej, więc... wolę się tutaj rozejrzeć tak całkiem na poważnie. Bo przede wszystkim jeszcze tutaj był jeszcze jeden. Zwykły łowca smoków. Aha, my tutaj nie wejdziemy przecież, bo tutaj trzeba po drabinie, nie? Okej. No naprawdę, zapomniałem, że tutaj po drabinie się wchodziło wyżej. Gdzie ta drabina była? Ona gdzieś tutaj była. Tutaj? Nie tutaj. Co, bądź mi tam wyżej nie wejdziemy. A może tędy? Chyba też nie wejdziemy, bo... się buguje tutaj strasznie nasz kochany ork. Dobra, zaryzykujemy i... Dobra, to chcemy może zrobić zapis w tym momencie. Zaryzykujemy i pojedziemy do tego smoka, że już mamy wszystkie smocze jaja, które mieliśmy odzyskać. Jak nie, to po prostu poza odcinkiem sobie tutaj pogombinuję i wczytam sobie poprzedni zapis. Takie właśnie opcje sobie pozostawię. Bo w sumie nie wiem, jakie teraz będziemy misje będziemy musieli wykonywać, jak naprawdę. Nie spoilerowałem sobie poza tym zadaniem z brukami złota, która jest praktycznie prawie że jedno z ostatnich. I ono jest upierdliwe, bardzo upierdliwe. Naprawdę, szukanie tych bryłek złota to będzie masakra.
po całej tej górniczej dolinie. No niby mam spisane te miejsca, gdzie one są, te bryłki i tak dalej, ale i tak to nie zmienia faktu, że będę musiał latać po 10 bryłek po całej kolonii tak naprawdę. Czy mam najpierw zapisane, gdzie to i jak, ale nie pamiętam na przykład kilka oznaczeń. A sobie otworzę tutaj zeszyt. Kryjówka Gilberta, kurde, nie pamiętam, no. Wieżę Xardasa to akurat wiem, dachu na starym ten. Przed kopalnią, chata Kawalorna, zawalona ten. Stara wioska orków. Nie wiem, ja chyba te zadanie po prostu wykonam całkowicie poza nagrywanie, bo... chyba będę tylko głównie narzekał na to zadanie, tak naprawdę. No cieciolo. Szkoda, że... A nie, w sumie chyba będziesz w stanie wejść tędy, nie? Teoretycznie powinieneś być... powinien umieć. W sumie ten ork to jest jeden z lepszych orków. On jest nad orkiem, kurde. Sobie skacze normalnie. O, i tutaj sobie skakuje normalnie. No bez jaj, no. Oni po prostu mają to zbugowane. Jak nic. Dlatego się nie da tak... przez... wskoczyć. To jest cholernie dziwne, ale to macie jakąś taką ciekawostkę. Może... ta kryjówka Gilberta. No naprawdę nie pamiętam, gdzie była kryjówka Gilberta. Znaczy, to zadanie będzie naprawdę polegało na tym, że będę cały czas sprawdzał na mapce gotikowej, wpisując odpowiednie frazy, gdzie są właśnie te bryłki złota. Ja tego je zrobię poza odcinkiem. Dobra. Jesteś aż tutaj, kochany smoku. Ile tutaj tej broni jest? Wow. Przyniosłem jaja, wszechmocny Tarokhanie. Wiedziałem, że mnie nie rozczarujesz, orku. Oddal cię teraz, wynagrodzę cię później. Fajnie ten go złajął. Dobra, no to chodźmy do naszego szamana, może on będzie miał dane zadanie. W ogóle jesteśmy dowódcą orków, dowodzącym w tym zamku, a i mamy latać z misjami wszystkimi. Ciuszaku. Są jakieś nowiny? Tak, szaman Groszpak podkradł rozum, studiował czarną magię i tym samym zbudził gniew naszych przodków. Został wygnany, ale szpiedzy donoszą, że osiadł w obrazionej kolonii, rzekomo powołał armię lodowych wilków. Znajdź Gorszaka i spróbuj przemówić mu do rozsądku. Jeżeli to zawiedzie, to przebłagaj przodków, rozlewając jego krew pośród ten. A, dobra. To ja sobie tutaj jeszcze spoilerowałem troszkę więcej. I więcej będę musiał w pierwszej kolejności zrobić. Chyba w pierwszej kolejności. Ale przy okazji możemy sobie iść tędy. Wykonamy sobie... kilka misji. Może nie jedną misję, ale stanowczą skórę sobie wykonamy. No tam był koleś, który po prostu chciał owczą skórę i nas obdarowywał dwoma bryłkami złota. No, no właśnie była taka osoba. Do wieży Xardasa będziemy musieli się przede wszystkim udać. Z tego co tam pamiętam, to tam będzie stara wiedźma, która nam będzie w stanie pomóc pokonać tego maga, bo tego maga będzie naprawdę cholernie, raczej tego szamana w sumie, będzie cholernie ciężko pokonać. Nie, 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 tutaj ja w ogóle złą drogą idę. Masz, kurde, znaczy ciosy, kurde, to jest potęga orka. Potężnego orka. A mi się nimi nie chcę zajmować. Niech oni sobie tam krzyczą dalej. A
i zresztą, kurde, przy okazji mamy ten... Wieżek Sardasa, nie? Na wieżek Sardasa się udamy i idziemy do lodowych krain, jakby nie patrzeć. Pushpak. Czy to byłeś ty? Nie. To nie był on. Wojownik, wojownik, wojownik. Za hordę, Lito. Tak, tak, za hordę. To przyklęte futro całe zawszone, to świeżbienie mnie denerwuje. Dlaczego go po prostu nie wyrzucisz? Zwariowałeś, musiałby potem spaść na twarde ziemi. Nie moja dupa tego nie wytrzyma. Dlatego nie załatwisz sobie nowego futra. To nic nie da, wagi sy. Wargi są całe zawszone, cieniostwory wcale nie są lepsze, mógłbym usnąć tylko na owczym futrze. Jest ono miękkie, wolne od trzy i pcheł, a umyć je łatwo, byłbym ci bardzo wdzięczny, jakbyś mi je przyniósł. Dałbym ci w zamian dwie bruki złota, tu w dolinie są bardzo rzadkie. Dobrze, zobaczę co da się zrobić. Mam tu dla ciebie miękkie i czyste owcze futro. Świetnie, odczuwasz różnicę, wielkie dzięki, możesz teraz wziąć te obiecane bruki. Mam już cztery bryłki, jakby nie patrzeć. No, i tak to właśnie sprawa wyglądała z tym futrem. Wcześniej ono robiłem, teraz zrobiłem je trochę później. To też nie jest dobrze, bo widzę, że ogólnie jest dość ciepło. A ogólnie mój procesor nie lubi, kiedy na dworze robi się stosunkowo cieplej. Bo potem lubi się wyłączać. Dobra, to poczekajcie chwilę. Dobra, to sobie włączyłem nagrywanie z powrotem. Co zrobiłem teraz? Po prostu zrobiłem zabezpieczenie materiału i podwójny zapis. Że w razie czego jakbym miałby mi się to wszystko uszkodzić, to uszkodzi mi się tylko część, o której będę mógł zacząć. Dobra, chodźmy sobie tutaj dalej. Okej. Dobra. Raz, dwa się po prostu to wykonało. I tutaj będzie trzeba dojść. Szak, ten obrzydliwy szkielet ukradł mi mój ukochany pasożek, jest zniknął w jaskini. Czy możesz mi go przynieść z powrotem? Nie będę ci niestety mógł tam towarzyszyć, bo moja magiczna siła się wyczerpała. Mam jednak to dla ciebie nagrodę. Dobrze, przyniosę ci ten posążek. A popatrzcie, jakie zadanie takie niezwiązane z fabułą także i są. Dobra. Widzicie, że ja się was boję. Okej. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Choć ciemno tutaj strasznie. A, jest tutaj jednak. Mi się zdawało, że tutaj już nikogo nie ma. No, trawże go, no. Dobra, mamy ten i ten posążek, o który nas prosił. Ciekawie, jakie będzie miał nagrodę dla nas. W sumie nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, zapis możemy zrobić. Idziemy sobie tutaj do naszego towarzysza szamana, który nas poprosił o pomoc. Witaj, panie. Workarz. Proszę, twój posążek. Mi posąg, wielkie dzięki. W zamian odłamek złota. Niewiele ci masz znaleźć. Pięć bryłek. Dobra, to tobie trochę sytuację poprawię, że już tylko pięć bryłek będę musiał znaleźć poza wizją. Naprawdę z tego powodu jestem cholernie szczęśliwy i kurde, to chyba nie tędy droga. Jak ja tam mogłem dostać się do wieży Sardasa? Dobra, tamtędy, dobra, ja sobie przypominam. Po prostu za naprawdę długo nie grałem w zwykłego podstawowego od Gothica 2.
Ale w sumie swoją drogą wyszło i to tak na plus, bo wykonaliśmy zadanie poboczne. I zyskaliśmy część materiałów potrzebnych do ukończenia pewnego zadania, czyli ogólnie wyszło dobrze. A... No właśnie, tędy to się tak chodziło. Nie zębaku, że ja się ciebie boję. No. Też nie tędy się przechodziło. Jak się tam do cholery wchodziło? Kurde, nie pamiętam już. Jak nie tędy? Myślałem... Kurde, naprawdę zapomniałem. Tyle grałem w tego Gothica i po prostu zapomnieć, jak się wchodziło tutaj do wieży Xerdasa, to naprawdę masakra. Czekajcie, to któremu to powinno się wchodzić, co? O, bo ja skręciłem tamtędy, a tutaj jest droga. Nie interesujesz mnie, panie smoczy zębaczu. Jak możesz, to mnie zostaw po prostu. Kurde, ja tutaj się tak... Pogubiłem się strasznie, what the fuck. Droga taka prościutka. Naprawdę, droga taka prosta. Okej. Okej, w porządku. W ogóle tych mister mamy tak sporo, naprawdę. Chyba jest nawet za dużo, jak na moje oko. W ogóle samotyfikacja jest strasznie łatwa, tylko że... Tylko właśnie wykonywanie tych zadań jest takie ciężkie, upierdliwe, no. Z tego co ja wiem, to tutaj ma być wiedźma. Okej. Okay. Ja myślę, że tam sobie też był szkielet. A czy był zwykły szkielet, ale nie taki. Okej. Okay. Wszystkie szkielety sobie pokonamy. Ich jest tutaj więcej. Nie wiem, czy ja cało wyjdę z tego. No, z trzema szkieletami to już jest trochę ciężko, jak się ma jeszcze tylko połowę punktów życia. No, ale warto by je pokonać. Okej. No, chodź tutaj. Dobra, zwykle sobie już tak poradzę. No właśnie. Dobra, czyli tutaj nie ma aczkolwiek nic, są tylko szkielety. Może coś u samej góry będzie, ale łuknijmy sobie trochę więcej tego... tych mikstur. No idziemy wyżej, jakby nie patrzeć. Wyciągnij tą broń. Lepiej skręcasz, kiedy masz broń. Hej, ty wiedźmo. Ach, dlaczego tu przyszedłeś? Proszę, oszczędź mnie, mogę ci pomóc. No dobra, oszczędzę cię. Co możesz dla mnie zrobić?
Dziękuję, szlachetny orku, wyślij nam amulet. On cię uchroni przed morozem, niech ci się dobrze wiedzie. I to jest tak, że po prostu... I bryłka złota. Że teraz będziemy w stanie wykonać właśnie... tą misję z tamtym szamanem, którego musimy pokonać. Ale dobra, wiecie co, bo jednak jest zbyt dużo podróżowania. Jest zbyt dużo chodzenia od miejsca A do miejsca B. Więc ja zrobię cięcie i widzimy się w lodowej krainie. Dobra, myślę, że od tego momentu mogę sobie spokojnie włączyć nagrywanie. No czemu by nie? Tak w ogóle jest, znalazłem jeszcze jedną bryłkę złota. Tam, gdzie rozmawialiśmy już z naszym kochanym urszakiem kiedyś, jak byli graliśmy w Bezimiennym. Mamy 7 bryłek, wow, wiem, że w lodowych krainach znajduje się jedna, jeszcze jedna i że... gdzieś jeszcze znajduje się jeszcze jedna w ten przy kopalni, nie przy kopalni. Trudno mi powiedzieć. Tam, to jeszcze jedno z tych nikczemnych No, nie wątpię, jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Dobra, tam jest tylko jeden. Okej. Okay. Czy jest coś... Nie macie tutaj żadnej bryłki złota? Właśnie liczyłem, że tutaj może być jedna z bryłek... Aha, i jest jedna bryłek złota. 8. W lodowych krainach jest 9. Czyli wychodzi na to, że jednak nawet nie będę się chyba cięć robić z poszukiwaniem. Że nie będę się musiał denerwować przede wszystkim. Kurde, myślę, że tam ktoś walczy, ale nie, to po prostu macha ogonem. Tak. Okej. Okej. Kury, przedziera się przez te chory tych wilków i tak dalej, ajajaj. Przecież sobie Rzymienny już zrobił i te wilki się nie powinny tak szybko pojawiać. Jeszcze dwójkami chodzą. No dobra, no. Może w nowym obrozie znajdę aż dwie bryłki. Okej. Okay. Sprawdzę sobie może tutaj, może gdzieś tutaj będzie bryłka złota, co? Ja bym się cieszył jak nie wiem co, ale chyba... No, chyba niestety nie. To jeszcze nie ten moment. Dobra, idziemy dalej. Uciec się da. Ho, chyba te lodowe wilki, jak dobrze pamiętam, jak wspominał nasz mag, są pod kontrolą tego szamana. Chyba. Nie pamiętam dokładnie. Uciecielo. Dobra, to łyknijmy sobie miksturę. Zrobimy sobie zapis. I zakładamy ten amulet i idziemy po prostu się tym zająć. No, tutaj są już w większych grupach. Kurde, ale to denerwuje. Weźmy Cornaichę. O, właśnie. Okej. Chociaż nie jestem pewny, czy pokona z taką ilością zdrowia, wiesz, już zdrów tą miksurą. No, idź sobie. Nie
nie chcę, by mi jakiekolwiek wilki przeszkadzały podczas tej walki. Dobra, no to idziemy. Uciaciela, uciaciela. Ach, zabiłeś moje dziecko. Gin. Aha. Tak właśnie wygląda cała walka. Czyli faktycznie ten amulet był potrzebny, żeby być móc w stanie pokonać właśnie tego szamana. Nie. Ja muszę się tutaj pozwiedzać. Mogę się założyć, że gdzieś tutaj jest jeszcze jedna bryłka. Zresztą to pisało, że gdzieś w nowym obozie, gdzieś na ten jest bryłka złota. Tak to by potrzebował tylko jedną jeszcze. Drach, tak. Nie, na słabszych broni, jak z tego co widzę. Okej. Masz. Ciekawe co by było, abyśmy nie pokonali, a czy nie zabijali tych wilków, tylko po prostu od tak do niego poszli. Ciekawe, czy by się to skoczyło tak samo. Skąd się ten wilk pojawił? Uciaciela, uciaciela. Albo właśnie tutaj się to pojawiało. Ta bryłka złota. Ano jest. Czyli dobrze zapisałem. Bardzo dobrze, czyli już potrzebuję tylko jednej bryłki złotej. Tą jedną bryłkę i tak przez tą jedną bryłkę zwiedzę praktycznie całą górniczą dolinę. Konie, fajnie, że się noc robi. Chociaż nie, ja mam pomysł, gdzie może być jeszcze jedna bryłka złota. Dobra, może nie będę jeszcze robił cięcia, czy kończył odcinka. Po prostu jak nie przejdziemy się do pewnej kopalni jeszcze. Pewnie się już domyśliliście. Chyba tam właśnie jest ostatnia bryłka złota. Byłoby wspaniale, wow. Doszedzielibyśmy sobie naprawdę masę czasu. Te wielkie mi nic nie robią. Niech sobie skaczą i jak bardzo chcą, ale nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Dobra. Czyli chyba raczej jeszcze w tym odcinku nie skończymy. Albo może jednak i skończymy. Najwyżej będę robił bardzo dużo cięć. I żeby odcinek był trochę krótszy. Okej. Skąd się tutaj szkielety wzięły? Tego nie rozumiem. Właśnie o tym miejscu tutaj mówię. Żeby się tutaj... A, nawet jest jakiś ork. Może jakieś zadanie będzie dla nas tutaj takie poboczne. Jakaś elitka. I tutaj też jest... Sarok, o. Hej, ty przebywasz w zamku? Pozdrow mojego brata Faroka ode mnie. Dobrze. Aha, no to bardzo dużo nam powiedział. Ale błaga, niech będzie tutaj ostatnia bryłka złota, co? Czyli tutaj nie ma szansy, maleją, że będzie, ale no naprawdę, proszę. No cholera jasna, no nie ma tutaj bryłki złota, no. Boli mnie to strasznie. Może się jeszcze przejdę. Albo wiecie co, może jednak zakończę ten odcinek. Dobra, będzie najwyżej jeden odcinek dodatkowy. Ja poza odcinkiem poszukam jeszcze, gdzie może być ostatnia bryłka złota. Do zobaczenia ludzie, trzymajcie się. Na razie.